Zadanie 17. Dwa boki pewnego trójkąta mają długości 12 cm i 15 cm. Ocenij prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Obwód tego trójkąta może być równy 28 cm. Prawda czy fałsz? Gdyby ten trójkąt miał taki obwód, to długość trzeciego boku to 28 minus 12 minus 15. Minus 12 minus 15 to minus 27. W takim razie długość trzeciego boku wynosiłaby 1 cm. Wtedy niespełniona jest nierówność trójkąta. Suma dwóch krótszych boków, w tym przypadku 1 i 12, to 13, czyli mniej niż 15. Obwód tego trójkąta nie może być równy 28 cm. Zdanie jest fałszywe. Czy trzeci bok tego trójkąta może mieć długość 3 cm? Suma dwóch krótszych boków musi być większa niż długość najdłuższego boku. 3 plus 12 to 15. Ta liczba nie jest większa od 15. W takim razie nierówność trójkąta nie jest spełniona i to zdanie również jest fałszywe. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.